Witam Was w kolejnym odcinku. Znajdujemy się teraz w miejscowości Procyń. Dokładnie w miejscu, w którym teraz stoję, widzimy jeszcze pozostałości po dworcu kolejowym, który tu stał. A stał on tutaj nie z przypadku, ponieważ znajdujemy się teraz, dokładnie teraz, na linii kolejowej numer 239 z Mogilna do Orchowa. Zatem może polecimy wszystko chronologicznie i zaczniemy nie od danych technicznych tej linii, które są swoją drogą też ciekawe, typu na przykład dość duża ilość różnego rodzaju mostów oraz wiaduktów, tylko zaczniemy sobie od historii tego miejsca. A nam tutaj pospadało igliwia z tej sosny, sobie pójdziemy kawałek do kładki, która znajduje się tam dalej. Kładki, bardziej wiaduktu. Takiego nie za wysokiego, ale jest. Otóż zacznijmy sobie, tak jak mówiłem, od tej historii. Historia tej linii zaczęła się na początku XX wieku, kiedy w to miejsce, w te okolice, w których aktualnie się znajdujemy, czyli to jest pogranicze Kujaw oraz Wielkopolski, zaczęli napływać niemieccy kolonialiści. Nie tylko, że te okolice do Anastazewa, chociażby takiego znanego punktu granicznego, to był zabór właśnie niemiecki. Ogólnie po raz pierwszy o rozpoczęciu budowy linii kolejowej do Orchowa mówiono w kontekście budowy dużo większej magistrali kolejowej, można nawet powiedzieć, z Wrześni do Bydgoszczy, przez na przykład Witkowo, Mogilno, Barcin czy Łabiszyn. Niestety, ostatecznie w 1911 roku ogłoszono finansowanie budowy linii jednotorowej tylko i wyłącznie do Orchowa. No i tak jak wspomniałem, w 1911 podjęto już tę decyzję o budowie linii tylko do Orchowa. Jest to dokładnie 21 km ta linia ma. To jest taka pierwsza ważniejsza informacja. Generalnie przy budowie całej linii największą przeszkodą było pokonanie dwóch miejsc. Pierwsze miejsce to była Noteć i tam zbudowano od początku most kolejowy właśnie nad Notecią. Bardzo wysoki, piękny most. Oraz pokonanie jeziora Mogileńskiego. Tam historia już jest troszeczkę ciekawsza, ponieważ początkowo zbudowano wał, który niestety uległ, jakby to nazwać, zawaleniu. Rozsypał się po prostu pod wpływem ruszającej się tam wody. I dlatego tam również podjęto decyzję o budowie mostu, tak jak nad tą wspomnianą wcześniej Notecią. Doszliśmy sobie do pierwszego miejsca, do którego chciałem dojść tutaj w okolicy stacji w Procyniu. Nieistniejącego już dworca od bardzo krótkiego czasu. Czyli do tego wiaduktu kolejowego, który przechodzi nad taką oto raczej niezbyt uczęszczoną dróżką. Generalnie to, o czym trzeba na pewno wspomnieć, to, iż linia jest naprawdę urokliwa. Przebiega ona przez takie właśnie miejsca jak różnego rodzaju mosty. Generalnie na całej linii, na całym odcinku, na 21 kilometrach znajduje się aż, uwaga, 25 mostów. Jest to naprawdę ogromna liczba mostów i wiaduktów. Dwa właśnie takie najpopularniejsze, najbardziej rozpoznawalne jest właśnie ten most nad jeziorem Mogileńskim o długości 44 metrów oraz ten nad Notecią o długości 43 metrów. Udało mi się również dowiedzieć, iż na całej linii po przebudowie, bodajże w latach 50. również tamtego wieku, tego wieku byłoby trudno, w latach 50. linia została przebudowana
I to, co zostało na przykład zmienione, to podkłady. Tych podkładów w tym momencie nie widać, aczkolwiek te podkłady nie są drewniane, lecz betonowe. Wracamy sobie już na stację w Procyniu. Tak naprawdę trzeba również powiedzieć, że linia jest w bardzo dobrym stanie, jak na swoje lata. Kolejną informacją, która jest, wydaje mi się, również ważna, to kiedy linia została otwarta. Udało nam się zejść pod ten mały wiadukt o wysokości 3 metrów. Także jest to naprawdę mały wiadukt. Ale przechodząc do sedna, kiedy ta linia została zbudowana? Otóż otwarcie tej linii było podzielone na odcinki czasowe. Pierwszy odcinek linii, czyli Mogilno-Kwieciszewo, otwarto 2 października 1916 roku. Natomiast całość linii, która pobiegnie do Orchowa, otwarto 1 lipca 1921 roku. Tak jak już wcześniej wspomniałem, linia jest naprawdę urokliwa. Postaram Wam się kiedyś w większej troszkę ilości filmów pokazać trochę więcej tej linii. Dzisiaj także wybrałem się w to miejsce troszeczkę za późno, także niestety zdjęcia z drona na przykład są niezadowalające. W sumie te z kamery, którą teraz nagrywam, również mogłyby być lepsze. Muszę nagrywać już z włączoną lampą. Wchodzę teraz po nasypie i tutaj wspomnę o jeszcze jednym aspekcie historycznym. I to jest akurat bardzo mało znana informacja. Nasypy kolejowe na tej linii nie były potrzebne tylko infrastrukturze kolejowej, która się tu znajduje, ale także Niemcom. Po prostu mówiąc wprost, Niemcy prowadzili z tych nasypów ostrzały. Generalnie pociągi na tej linii jeździły do roku 1994, kiedy to pojechał ostatni pociąg towarowy. Natomiast ostatni pociąg pasażerski pojechał tą linią w 1987 roku. Ale co na tej linii działo się w późniejszych czasach? W późniejszych czasach linię, a nawet nie, że przejęli, tylko pieczę nad linią sprawowało Mogileńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, którzy dbali o tę linię, wykonywali takie podstawowe jakieś prace na tej linii oraz odbywał się tutaj ruch drezynowy, czyli coś po tej linii do naprawdę współczesnych czasów jeździło. Generalnie wszystko układało się dobrze, gdyby nie ostatnia wiadomość PKP PLK. Otóż PLK ogłosiło, że pragnie zlikwidować 2 linie kolejowe w województwie kujawsko-pomorskim. I mowa tutaj o linii kolejowej do Strzelna, Kruszwico-Mogilno dokładnie, przez Strzelno. Oraz, to jest, wspomnę tylko, że to jest naprawdę bliska okolica stąd. Oraz linii kolejowej, która w porównaniu do wcześniej wspomnianej jest w bardzo dobrym stanie. Czyli właśnie linii kolejowej numer 239, o której rozchodzi się ten odcinek. Zapraszam w tym miejscu do subskrypcji, ponieważ o planach PKP PLK planuję nagrać osobny film. Myślę, że wszystkie najważniejsze aspekty historyczne tej linii, bo w końcu o tym jest ten film, omówiłem. Jest to taki film właśnie o historii tej linii, który opowiada ją w takim nie za długim czasie, ale taki jest ten format filmu. W takim razie myślę, że w tym odcinku to już na tyle. Tak jak mówiłem, o tej linii jeszcze na pewno nagram nie jeden film, ponieważ jest to dla mnie linia, która po prostu znajduje się, że tak powiem, dość blisko mnie. Także z tą linią będę miał troszeczkę wspólnego. Warto jeszcze na koniec wspomnieć, że dowiedziałem się o tym dzisiaj, że w Procyniu, czyli w miejscowości, w której jesteśmy, były 2 budynki stacyjne. Był to ten budynek, nie wiem dokładnie jakie było jego przeznaczenie, oraz znajdował się tutaj obok niego, za tymi krzakami, 2 budynek. Dzisiaj podjeżdżamy, a budynku już nie ma. W tym razie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. No i cóż, do usłyszenia w następnym. Cześć!